Dzień dobry, cześć i czołem. Witam w kolejny wtorek na kolejnym treningu ogólnorozwojowym. Dzisiaj 30 minut wysiłku czy intensywnego. No zobaczymy, to wszystko się jeszcze okaże. Tak czy siak, bierzemy się teraz do roboty i zaczniemy od takiego delikatnego trupciku w miejscu. Na pewno nie będziemy skakiwać dzisiaj na takie bardzo wysoko wydolnościowe obroty, ale troszeczkę postaramy się poruszać i postaramy się zmęczyć. Żeby po prostu te treningi nasze miały jakiś sens. Bardzo się cieszę, że cały czas ćwiczycie ze mną, bo już to sporo miesięcy minęło tak naprawdę. Jak już rozpoczęliśmy w okolicach wiosny, więc mamy już kolejny rok i cały czas jesteśmy w tych treningach online. No ja liczę cały czas niezmiennie na to, że już niedługo uda nam się spotkać na żywo na tych treningach nordykowych naszych. Ale wiem, że jak na razie musimy się jeszcze wstrzymać. Zobaczymy, co będzie dalej, zobaczymy, jak to wszystko na zewnątrz nam się rozwinie, jak to całe covidowe szaleństwo będzie wyglądało w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Jak na razie nic się nie zmienia, jak na razie 3 razy w miesiącu spotykamy się na kanale gdyńskiej spółdzielni mieszkaniowej. Okej, truchcik w miejscu i nogi na boki. Cały czas pamiętamy, żeby lądować na palcach, przynajmniej w śródstopiu, tak żeby napięte nie został przekazywany cały ciężar naszego ciała, żeby to lądowanie było za każdym razem miękkie i dobrze amortyzowane. I teraz wracamy do truchciku. I pracujemy sobie w takim przyzwoitym, nie za wysokim tempie. Okej, rozluźniamy nogi. Rozluźniamy. Wszystko w porządku. I teraz bierzemy prawą do tyłu. Lekko ją uginamy i jakbyśmy wgniatali coś w dywan. Kręcimy tą stopą. I w drugą stronę. Okej, rozluźniamy. I teraz druga noga. I tak samo. I w drugą. Okej, rozluźniamy. I teraz nogi razem. Ręce na kolana. Taki półprzysiad. Kilka razy. I przeprost. Wciskamy kolana tak, żeby wpychać je na zewnątrz po prostu. Do tyłu. I kilka razy. Półprzysiad. I przeprost. I naciskamy na te kolana, żeby do tyłu tę siłę troszeczkę kierować i kilka razy jeszcze półprzysiad i przeprost. Półprzysiad i przeprost. Jak już mamy ten przeprost, troszeczkę luzujemy i teraz pracujemy kolankami, kręcąc nimi to w jedną stronę. To w drugą. Okej, teraz stajemy w lekkim rozkroku. Ręce cały czas na kolanach i kręcimy kolanami do środka. Na zewnątrz. Okej, rozluźniamy. Okej,
ręce na bioderka, lekki rozkrok i kręcimy biodrami. I w drugą stronę. Ok, wszystko w porządku. I teraz ręce wzdłuż ciała i kręcimy barkami do przodu. I do tyłu. Teraz nogi razem i ręce w górę i w dół. Góra i dół. Góra, dół. Ok, rozkrok większy. Teraz i znowu góra i dół. Góra, dół. I teraz góra i do lewej nogi. Góra do prawej. I zatrzymujemy się u góry, ręce łapiemy, czyli za nadgarstek, jedną rękę i wyciągamy daleko do góry biodra, minimalnie do przodu, żebyśmy wygięli się w taki łuk lekko i super. Luzujemy i zmiana nadgarstka, dokładnie to samo, czyli łapiemy się pod dłonią, naciągamy i daleko do tyłu, bioderka do przodu. Ręce do tyłu i luzujemy. Super. Super. Teraz patrzymy się w dół, sylwetka wyprostowana i patrzymy się w górę, powolutku. W dół, w górę. W dół, w górę. I za lewe ramię, i za prawe ramię, i za lewe. I za prawe, i za lewe, i za prawe, i za lewe, ukłon, i za prawe, ukłon, lewe, ukłon, prawe, ukłon, super. Ręce teraz włączymy razem, robimy koszyczek i kręcimy nadgarstkami. Staramy się, żeby to nie było ruch tylko lewo-prawo, ale też lekko kolisty, dłonie luźno. I tak to wszystko działa. Momencik przerwy. Ja się tutaj czegoś napiję. Okej. Wszystko w porządku. I teraz zrobimy sobie coś, czego nie robiliśmy wcześniej, a to dla urozmaicenia. Często podczas tych takich ćwiczeń bez użycia dodatkowego sprzętu robi się sporo rzeczy związanych z tym, co... sporo rzeczy na podłodze po prostu. My te podłogi sobie raczej odpuszczamy, wychodząc z założenia, że to nie są te ćwiczenia, na których się umawialiśmy, więc bardzo mało zajęć mamy z leżeniem na matach. Dzisiaj też nie będziemy leżeć, ale wykorzystamy sobie coś, co bardzo fajnie jest ćwiczeniem takim całościowym i w wersji pełnej, całej profesjonalnej wygląda tak, że po prostu kładziemy się na ziemię, na płasko. Chodzi o to, żeby wtedy zrobić pompkę i podnieść się w górę dopiero z tej pompki. No i
Często w różnych też filmach takich, takich treningowych zobaczycie tego typu ćwiczenie, które jest robione na czas, żeby bardzo szybko, bardzo dużo zrobić tych powtórzeń. U nas nie o to chodzi. My zrobimy sobie takie ćwiczenie, które polega na tym, że będziemy kładli się na ziemię, na płasko, na brzuchu, to jest bardzo ważne, w całości, żeby się położyć, żeby biodrami dotknąć klatką piersiową i tak dalej, dotknąć ziemi i potem po prostu z tego wstać. Bez żadnej pompki, bez niczego, bez jakiegoś bardzo dużego tempa, bo też nie o to tutaj chodzi. Chodzi tylko o to, żebyśmy po prostu położyli się na tej ziemi w ten sposób, na płasko, jak jesteśmy na płasko, podnieśli się, tak jak zazwyczaj, wstajemy i tyle, koniec ćwiczenia. Nic nadzwyczajnego, tak? To zaczynamy i zrobimy sobie tak kilkanaście razy. Nie idziemy tutaj w tempo, nie chodzi o to, żebyśmy robili to nie wiadomo jak na czas. Zatem dawajcie. Kładziemy się i wstajemy. Najłatwiej jest dodać tutaj te elementy pompki, ale nie jesteśmy tutaj restrykcyjni, więc to nie jest tak, że musimy koniecznie podnieść całe ciało tylko na rękach przy wyprostowanej sylwetce, przy tej pozycji deski. Niemniej na tych rękach na pewno troszeczkę będziemy się podnosić, co też zdecydowanie jest rzeczą dobrą. I wstajemy. Pamiętajcie, że jak leżycie na płasko, to żeby leżeć faktycznie na płasko, a nie tylko schodzić na przykład w klęczki. Też tego typu ćwiczenie warto robić symetrycznie, więc jeżeli wstajecie zazwyczaj z jednej nogi, no to wstawajcie na zmianę. Z jednej, a potem z drugiej. Kot jest dezorientowany, nie za bardzo rozumie, co się dzieje. Po co ten człowiek tak kładzie się i wstaje? Jak już się położy, to mógłby przecież leżeć, a nie wstawać raz po raz. I jeszcze lecimy. Pamiętajcie tylko, że jak się kładziecie, to żeby faktycznie leżeć na tej ziemi, a nie tylko udawać. Chociaż technika tutaj jest dowolna. Ok. Chwila oddechu. No, przepraszam. Teraz będziemy robili sobie dokładnie to samo, tylko że będziemy się kłaść na plecy. I też, jak leżymy, to leżymy całym ciałem. Czyli plecy muszą w całości dotykać ziemi, tak samo jak biodra. I głowa również. No i dobra, no i kładziemy się. Też pamiętajcie o tym, że jeżeli zwykle podpieracie się podczas wstawania, prawą ręką na przykład, dobrze jest po kilku takich wstaniach odwrócić się i zrobić wstawanie z prawej, z drugiej strony, czyli jeżeli podpieracie się prawą, no to z lewej, tak? Dla zachowania symetrii.
a jeszcze kilka razy. Niby nic, ale męczące, prawda? Jeszcze dwa razy. I ostatni raz na ziemię. I podnosimy się. Super. Fajnie. A teraz. Bierzemy sobie nasze ulubione krzesełko. Tak jak braliśmy poprzednim razem. I porobimy sobie te nasze pozycje do pompki. Ok, krzesełko jest. Mam nadzieję, że wy też macie. Pamiętajcie o tym, powtarzam też za każdym razem to samo, żeby to krzesło było oparte na czymś stabilnym. Najlepiej na dywanie, który się nie przesunie, albo przy samej ścianie. I też, jak się podpieracie o poręcz, no to uważajcie, żeby to się nie przechyliło, nie? Jeżeli czasami jest tak, że krzesła są po prostu mniej stabilne, to... przepraszam. I wtedy lepiej takie krzesło podmienić na takie, które jest troszeczkę lepsze i troszeczkę lepiej się trzyma. Zatem, dobra, mamy krzesło ustawione. Tak, mamy też kota, który wszedł na sam środek ekranu, ale wy dobrze wiecie, co tutaj należy robić. Zatem bierzemy, łapiemy się za poręcz dwoma rękoma, dwoma dłońmi. I odchodzimy od krzesła, tak spokojnie, 2,5 kroku. W takiej pozycji. I teraz wspinamy się na palce, kierujemy biodra do przodu. Prostujemy sylwetkę, plecy są w jednej linii, jak co pośladki, co uda, co łydki. No i co głowa. To też jest ważne. No i tak po prostu sobie trzymamy. I po prostu sobie trzymamy i łapiemy oddech, który przy tym podnoszeniu się mógł nam gdzieś uciec na chwilę. Sylwetka wyprostowana, możecie dodatkowo napinać mięśnie brzucha, bardziej czuć, że pracują. Można też napinać pośladki jeszcze. I skupiać się właśnie na tym. Ale jeszcze chwilkę trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I biodra do tyłu. I teraz, jak już mamy biodra z tyłu, ręce z przodu, to biodra wyciągamy najdalej, jak się da do tyłu, wypychamy najdalej, nogi cały czas prosto w kolanach. Ręce z kolei jak najdalej do przodu, czyli biodra ciągną do tyłu, ręce ciągną do przodu. I teraz prawą rękę wyciągamy dalej do przodu niż lewą. Można troszkę ją przesunąć na oparciu krzesła. Wyciągamy dalej. I zmiana. I teraz lewą rękę troszeczkę dalej. I teraz do lewej dochodzi prawa i obie ręce daleko do przodu. Teraz w ogóle powinniście z rękoma sięgać dalej niż sięgaliście na początku tego ćwiczenia. I cały czas biodra wypychają nas do tyłu. To, że biodrami pracujemy w tył, to nie tylko rozciąga nasz korpus, ale też przy okazji nasze ścięgna znajdujące się w nogach. Te za kolanami, w łydkach, w udach. Ok, i zginamy się powoli do przodu. Robimy krok do przodu. Super.
na razie na chwilkę nam starczy. Więc głęboki oddech. I zaraz wrócimy do naszych ćwiczeń pompkopodobnych. Czy deskopodobnych. Ale na razie jeszcze lekki rozkrok. Lekko ugięte kolanka, ręce wysoko i robimy obrót w jedną i w drugą. Skręty dłonie. Jeszcze 10 minut zostało nam do końca. Zatem myślę, że dwie te deski jeszcze zdążymy zrobić. Okej, ręce teraz szeroko i to samo. Super, rozluźniamy. W porządku. Zatem teraz wracamy do krzesełka. Znowu stabilnie musi stać. Odchodzimy od niego 2,5, może 3 kroki nawet. Tak jak czujecie się. Na siłach pamiętajcie, że im dalej od krzesła, tym trudniej, im bliżej do krzesła, tym łatwiej. Więc możecie sami sterować sobie intensywnością tego ćwiczenia. I teraz tak, nogi razem, sylwetka tutaj wyprostowana, znaczy wyprostowana, no biodra do tyłu, plecy prosto. I teraz wstajemy na palce, ciężar przenosimy na barki i tutaj mamy sylwetkę jak strzała i stoimy i czekamy. Jesteśmy na palcach cały czas u stóp. To jest ważne. Wtedy ten ciężar też się inaczej rozkłada. I stoimy i czekamy. Możecie być bardzo wysoko na palcach, albo tylko troszeczkę, tak żeby pięty były w powietrzu. Im jesteście wyżej, tym oczywiście jest trudniej, ale to już zależy też dokładnie od nas, od was. Ważne, żeby być na palcach, ważne, żeby tutaj tam sylwetka, ten ciężar był spoczywał na barkach w tym momencie. Jeżeli uważacie, że teraz jest dla was trochę za lekko, no to odejdźcie kawałeczek do tyłu. Pół kroku dosłownie wystarczy. I za chwilkę już powinniście poczuć w brzuchu i też w okolicach odcinka lędźwiowego kręgosłupa też te mięśnie, które tam go okalają, pracują intensywnie, więc też powinniście poczuć za chwileczkę w nich napięcie. Sylwetka wyprostowana, pamiętajcie, to bardzo ważne. Można napiąć brzuch i pośladki. Dodatkowo wtedy zmuszamy te mięśnie do większej pracy. I trzymamy jeszcze chwilkę. I 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Biodra do tyłu. I spokojnie sobie wstajemy. Jak tam czujecie tutaj, że popracowane było? I tu, w tych partiach mięśni. My tutaj działamy tak naprawdę nad całym korpusem, chociaż najbardziej czuć te mięśnie brzucha. To nie jest ćwiczenie, dzięki któremu można spalić bardzo dużo tkanki tłuszczowej. To nie jest ćwiczenie, dzięki któremu można wyrobić sobie tutaj kratę całkowitą. Najwięcej tkanki tłuszczowej pali się przede wszystkim jednak przy kardio, czyli przy tych wszystkich rzeczach, które podnoszą nam bardzo, bardzo wydolność. Czyli w tym momencie, kiedy robimy nawet to podnoszenie się, czyli wpadanie na ziemię i wstawanie, czy robimy pajacyki, czy robimy truchcik w miejscu. To są te rzeczy takie bardziej spalające. Nie? Chociaż też nie na samym początku ćwiczeń, no ale tak czy siak to są rzeczy, które lepiej działają. To,
ćwiczenie z krzesłem wspomaga tak naprawdę nasz kręgosłup, naszą sylwetkę i jej stabilność. I ono jest bardzo pożyteczne właśnie w tym kontekście, bo wzmacnia nasze mięśnie i sprawia, że one nabierają siły, dzięki czemu są w stanie chronić naszą posturę. Okej, właśnie dlatego zrobimy sobie takie ćwiczenie jeszcze jedno. A do tych wydolnościowych to przejdziemy już następnym razem, w następnym tygodniu. Dobra, zapraszam znowu do krzesła. Tym razem przerwa krótsza, bo też czasu mamy już troszeczkę mniej. Odchodzimy, odejdźmy sobie tym razem 3 kroki do tyłu. Tak, trochę dalej niż byliście ostatnio. I wspinamy się na palce biodra do przodu. I stoimy w tej naszej sylwetce wyprostowanej. Czujecie teraz mocniej? Jak odeszliśmy troszeczkę? No ja czuję zdecydowanie. Ta różnica jest tutaj zauważalna. No i 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Biodra do tyłu. I jeszcze ręce do przodu, biodra do tyłu. Tutaj troszeczkę się rozciągnijmy. Ok, i krokiem podchodzimy do przodu. Krzesło już nam nie będzie potrzebne. Odstawiamy je na bok. Tak naprawdę zaraz przejdziemy do ćwiczenia finałowego. Takiego już na sam koniec. Zostały nam 3 minuty, więc akurat jak najbardziej, żeby nam starczyło czasu na to ćwiczenie ostatnie. Zatem w taki oto sposób skończymy dzisiejszy trening ogólnorozwojowy. Mam nadzieję, że Wam się podobało, też z tymi elementami nowymi, które były. One są proste, łatwo to wszystko wykonać w domu, ale faktycznie no, powinniście czuć się troszeczkę zmachani, troszeczkę przećwiczeni, ale tak, żeby mieć jeszcze siły na resztę dnia. Zatem, jak stoimy prosto teraz, podnosimy jedną stopę, stawiamy ją nad kolanem, na udzie, utrzymujemy równowagę. Stoimy tak, żeby było stabilnie. Wyciągamy ręce w górę i patrzymy się w górę. Najlepiej znaleźć sobie jakiś punkt na suficie, zarysowanie, jakiś brudek, czy cokolwiek, co tam może być u Was na suficie i po prostu trzymać się tego punktu, tego miejsca. I patrzymy się w górę i stoimy tak przez chwileczkę. Jak chcecie, możecie zamknąć oczy, ale tak jak mówiłem zawsze, to jest już trudniejszy temat. I 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. W takim razie zmieniamy nogę. I tak samo. Dokładnie tak samo. Stabilna pozycja. To jest ten nasz punkt wyjścia. Od tego zawsze musimy zacząć. Pamiętajcie, że czasami są dni gorsze. Ręce w górę. Jednego dnia może być Wam łatwiej się utrzymać. Na jednej nodze po prostu, a drugiego gorzej, drugiego trudniej. No może być związane ze wszystkim, tak naprawdę z ciężkim dniem, chociażby z przeziębieniem, no z czymkolwiek, z wieloma różnymi rzeczami. I jak już macie ręce w górze, to patrzymy się też w górę na sufit i staramy się utrzymać równowagę. I 5, 4, 3, 2, 1. Ok. I kończę. Mnie troszeczkę zachwiało pod koniec, ale tak to też jest, że ta symetria lewej i prawej nogi nie zawsze jest dokładna, więc tutaj też może być różnie pod tym względem. Zatem cóż, ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję za ten dzień, za ten kolejny trening. Oglądajcie nas na Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nie tylko te moje zajęcia, ale też inne zajęcia, bo zajęcie jest naprawdę sporo, przez grafiki komputerowe, przez stretching, przez różnego rodzaju zajęcia taneczne.
naprawdę, czy wokalne, naprawdę jest tego bardzo dużo. Zajrzyjcie na spokojnie na Gdyńską Spółdzielnię Mieszkaniową. Ja zachęcam do tego, żeby subskrybować ten kanał. Jest to naprawdę dużo fajnych treści na dostępne zupełnie za darmo. Zatem dzięki wielkie i widzimy się następnym razem na kolejnym treningu, również online, tym razem również przez YouTube'a. Dzięki i do zobaczenia.